Dzień dobry, dzisiaj taki szybki film o diamentach syntetycznych. Dostałem pierścionek, to już kolejny w ostatnim czasie. Wcześniej prezentowałem Wam bardzo dużo diamentów syntetycznych, ale o rozmiarze do 3 mm. Ten diament jest karatowy, niedawno miałem 1,5 karatowy. Wcześniej jeszcze tam właśnie takie w okolicach między 0,7 a 1 karat. Dlatego okazuje się, że coraz więcej tych diamentów na rynku się pokazuje. To przepowiedział Rapaport mniej więcej na początku pandemii. Właśnie mówił, że jeżeli diamenty będą drożeć, to diamenty surowe będą drożeć, to wtedy Indie przestawią się na szlifowanie diamentów syntetycznych. No i chyba to się dzieje, dlatego że dostępność tych diamentów na rynku wzrasta. No i dlatego widać ich coraz więcej u mnie w laboratorium. Już pokazuję Wam z widma tych diamentów, tak żeby było widać, że to na pewno jest synteza. Na początek taki pierścionek z naturalnym diamentem w szlifie Markiza. Zrobię widmo po to, żeby Wam pokazać, przypomnieć, jak wygląda widmo diamentu naturalnego. O, tu mamy widmo naturalnego diamentu. Obszar ramanowski to jest ten obszar, czyli tyle, no i obszar fotoluminescencyjny, czyli drugi, no druga strefa Fresnela, dlatego rozproszenia ramanowskiego, no i dalej całe widmo. No a teraz włożę pierścionek, który jest bohaterem dzisiejszego nagrania. Tak to wygląda, czyli widzimy tą różnicę. Tutaj w obszarze ramanowskim nic się nie zmieniło. W obszarze ramanowskim zasadniczo tu jest jakiś taki artefakt, jakieś takie podniesienie, ale to nie jest diagnostyczne. A w obszarze fotoluminescencyjnym okazuje się, że pojawia się pasmo powyżej 5500, znaczy w okolicach 5500 nanometrów. I to jest charakterystyczne dla diamentów syntetycznych. Trzeba uważać, trzeba sprawdzać diamenty, bo tak jak widać, rynek zaczyna być faszerowany diamentami syntetycznymi. Ostatnio ze zgrozą zauważyłem, że jedna z giełd diamentowych w swojej wyszukiwarce internetowej po pierwsze dopuściła diamenty syntetyczne do sprzedaży giełdowej, do obrotu giełdowego, a po drugie w wyszukiwarce internetowej nie ma możliwości wyboru diament, naturalny diament syntetyczny. Więc jeżeli sobie powiedzmy damy jakieś tam diamenty, że chcemy oglądać diamenty między 0,8 a 1,20 karata, to wyświetlą nam się wszystkie diamenty wymieszane razem, różniące się tylko cenami, diamenty naturalne i diamenty syntetyczne. Jedynie potem w dokumentach do tych kamieni można wyczytać, że to są diamenty syntetyczne. Także trzeba uważać, bo można sobie kupić diament, no nie taki, jaki się chce.